Dzień dobry Państwu, serdecznie witam w Centrum Edukacyjnym Polska. Dzisiaj nasza kolejna rozmowa z naszym specjalnym korespondentem w dalekiej, północnej, zimnej, mroźnej Szkocji, gdzie nawet chyba jezioro Loch Ness zamarzło w maju tego roku. Protestujesz, Szkocja jest piękna, słoneczna, od 2 tygodni mamy cudowną pogodę, nawet zaczyna się susza, na Loch Ness nie wyschnie nigdy, wiadomo, no bo Nessie by nie miał gdzie. Ale już się lody już zeszły, już nie ma pokrywy lodowej na jeziorze? Nie, już zdecydowanie nie ma, można, chociaż pływać bym nie radził, bo to jednak jest trochę za głęboko, ale hartować się warto. Okej, okay. Hartować w boju, tak jak w boju hartuje się w boju o polski interes narodowy, o polską rację stanu, Grzegorz Braun. Jako jedyny polityk, jako jedyna osoba, no powiedzmy publiczna, zaprotestował przeciwko wykładowi profesora z Uniwersytetu w Ottawie. Jak on się nazywa? Jan? Partii się nazywa Grabowski. Tak, ale... Jan Grabowski. W tej chwili nazywa się Jan Grabowski. Tak, tak. Urodzony w Warszawie, pracujący w Ottawie. No właśnie. Czy uważasz, że można powiedzieć, że ta akcja przeciwko no, ewidentnej prowokacji, to się wszystko działo w niemieckim instytucie historycznym, czy ma to znamiona stanu wyższej konieczności i rzeczywiście takiego rejtanowskiego wystąpienia, żeby przerwać ten wykład, który mógłby wielu Polakom niestety troszeczkę namącić w głowie? Przede wszystkim ja uważam, że powinniśmy bardzo mocno podziękować panu posłowi Braunowi za jego interwencję poselską, za działanie w ramach mandatu, który otrzymał od narodu. Bo to trzeba jasno podkreślić, że to nie był żaden wybryk, że nie był to żaden akt polityczny, sensu stricte, żadna demonstracja wyłącznie Grzegorza Brauna jako osoby, ale był to akt działania posła Rzeczypospolitej. To jest ewidentne i trzeba powiedzieć, pan poseł Braun dobrze się zasłużył Rzeczypospolitej, dokonując tego działania w akcie wyższej konieczności. A jako urodzony sceptyk i krytyk, wolałbym też jeszcze przy okazji dowiedzieć się, dlaczego pan poseł Braun był w zasadzie sam, to znaczy dlaczego mimo obecności na wykładzie, w pobliżu wykładu, mimo świadomości, że ta hucpa się odbędzie, nikt więcej ze środowisk no, odwołujących się do tradycji narodowej, do wartości patriotycznych polskich, nie towarzyszył posłowi Braunowi, żeby całe to towarzystwo posłać tam, gdzie jego miejsce, czyli po prostu do niemiecko-ukraińskiego, ukraińsko-syjonistycznego diabła, gdzie powinni wszyscy tam zasiadać. To znaczy tak, na samej sali było 80 osób, przynajmniej taka była lista osób, które były wpuszczane. Ja wszedłem jako 80, po mnie już nikt nie został wpuszczony. Były chyba dwie osoby z pobudki z korony Grzegorza Brauna, był historyk Piotr Gontarczyk, który zamierzał dyskutować z Janem Grabowskim, no ale nie miał okazji, żeby podyskutować, natomiast jak Grzegorz Braun zaprotestował, nie ujawnił swojej obecności, nie pojawił się, nie zabrał głosu, wyszedł na zewnątrz i udzielił wywiadu dla TVP Info. Jest to w ogóle kuriozalny program w TVP Info, gdzie informują, że się odbył wykład profesora Jana Grabowskiego na temat Holokaustu. Wykład był nieco kontrowersyjny i o kontrowersyjności właśnie mówił Piotr Gontarczyk. Ani słowa o Grzegorzu Braunie, ani słowa o tym, co się stało na tym wykładzie. Tak propaganda pisowska pokazuje rzeczywistość w Polsce. Nie no, pamiętajmy o jednym. PiS jest partią jedwabnego. PiS jest partią kłamstwo jedwabnym i jako takie skompromitowało się raz i na zawsze jeszcze w czasach niesławnej pamięci Lecha Kaczyńskiego i jego decyzji o wstrzymaniu ekshumacji. To PiS jest współodpowiedzialne za kultywowanie tych obrzydliwych kłamstw, w tym także kłamstw
które ten tak zwany Grabowski rozsiewa po świecie, więc to nie może dziwić, że de facto cieszy się wsparciem tych środowisk, chociaż tylko udawanym, prawda, udawaną krytyką z tamtej strony, co jest też warte podkreślenia. No, oczywiście nie dajmy się nabrać na jakieś dyskusje z Grabowskim, na jakiekolwiek formy merytorycznej wymiany, bo już się pojawiły jakieś głosy, że no tak, poseł Braun, że trochę przesadził, tam należało przygwozić go pytaniami. Jakimi pytaniami? Ci ludzie się nie boją żadnych pytań ze strony polskiej. Ta narracja kłamstwa jest niepodzielnie panująca, jeśli chodzi o cały ten przemysł antypolonizmu na świecie. Jakiekolwiek głosy odwołujące się tam do kultury naukowej i tak dalej nie przebiją się przez ten mur zbudowany wokół naszego kraju, wokół prawdziwej historii Polski. Jedyną metodą rozbicia tego muru jest właśnie walenie, no, na początek mikrofonem w biurko, a jeśli będzie trzeba, to i w coś innego. I to jest jedyna metoda rozmawiania z tą bandą. No, chucpą się nie negocjuje, chucpę się goni. Goni poza granicę Polski, poza granicę jakiegokolwiek dyskursu narodowego. Jeszcze pamiętajmy, tak się modnie teraz mówi o cancel culture, prawda? O tej kulturze wykluczenia, która obowiązuje absolutnie i niepodzielnie na zachodnich uniwersytetach. W Anglii zwłaszcza, w mniejszym stopniu w Szkocji, ale przede wszystkim w Anglii, poszła ogromna czystka, która pozbyła się z uniwersytetów de facto wszystkich krytyków imperializmu amerykańskiego i brytyjskiego. Dalej, wszystkich krytyków syjonizmu i syjonistycznej okupacji w Palestynie. Dalej, wszystkich krytykujących te szaleństwa transgender, samoidentyfikacji płciowej. Wywalono ludzi z pracy. Uniemożliwia się spotkania, uniemożliwia się dyskusje. Czy naprawdę ktoś sądzi, że w ramach tej absolutnej bezwzględnej cenzury, tego totalizmu globalistycznego czy globaliberalnego, dopuści się jakieś głosy o prawdziwej historii, także o prawdziwej historii Polski? Absolutnie nie. Oni nie chcą dyskusji, więc my się też nie napraszajmy. Twórzmy własne instytucje, niekoniecznie za pisowskie pieniądze, chciałbym podpowiedzieć też niektórym kolegom, bo one też będą wtedy kłamać. I mówmy o prawdziwej historii do prawdziwych Polaków, a nie dyskutujmy z byle kim, to przychodzi z kłamstwami. No, poseł Braun i tak wytrzymał chociaż parę minut, ale kiedy no, Grabowski zaczął od razu od wysokiego C, od opowiadania bzdur i kłamstw o NSZ-owskich mordercach Żydów, mówiąc o Brygadzie Świętokrzyskiej, która, jak pamiętajmy, wyzwoliła Holiszów, która dzięki której działalności, inicjatywie udało się tak naprawdę ocalić sporo przyzwoitych Polaków żydowskiego pochodzenia również. O naradach sztabu Brygady Świętokrzyskiej w majątku Reklewskich opowiadała Grzegorzowi jego mama, która jako mała dziewczynka widziała tych żołnierzy Brygady Świętokrzyskiej, ten sztab tych oficerów. I stąd u Grzegorza jest to coś, no, czego nie mógł już tutaj, że tak powiem, przepuścić, bo takie, powiedzmy, robienie morderców z pewnego mitu, z pewnej tradycji, z pewnej legendy nawet rodzinnej u Braunów i u jego mamy w domu Reklewskiej, no to tego nie mógł podarować panu Grabowskiemu. Nie, no mówię, funkcjonariusze przemysłu propagandy syjonistycznej okupacji, która codziennie morduje ludzi w Palestynie, będą innych wyzywać od morderców. Tak? Potomkowie okupantów i bandytów bolszewickich będą wyzywać bohaterów z NSZ-u od morderców, od tych. No przecież gdzie tu jest pole do dyskusji? Gdzie tu istnieje jakakolwiek możliwość nawiązania dialogu? Tu nie ma dialogu, nie ma dialogu z kłamstwem. Takim oczywistym, nachalnym, bezczelnym kłamstwem, jeszcze tylko propagandowym. Ewidentnie ukierunkowanym politycznie. Przecież nieprzypadkowo rzeczywiście, i to na to poseł Braun też zwrócił uwagę, była to impreza Niemieckiego Instytutu Historycznego. To notabene zresztą jasno ucina te wszystkie takie mrzonki, bzdury pisowskie, że oto jakoś tak się tutaj wspólnie dogadamy, my może i środowiska międzynarodowe żydowskie wspólnie dociśniemy Niemców z reparacjami. No nie,
Na przykładzie takich imprez jak ta z Grabowskim widzimy, że jest dokładnie odwrotnie. To przemysł Holokaustu znakomicie funkcjonuje ręka w rękę z organami państwowymi i propagandowymi Republiki Federalnej Niemiec i raczej oni wspólnie będą działali przeciwko państwu polskiemu i przeciwko narodowi polskiemu i naszym słusznym interesom i aspiracjom. Tutaj nie będzie sojuszy gdzieś w poprzek, my nie wyrwiemy sobie jakiegoś małego cegiełki, jakiejś małej cegiełki, jakiegoś takiego małego, sympatycznego holokauściku, prawda, i zrobimy sobie deal, geszefcik z tymi kręgami, wyciągniemy parę marek od Niemców, parę euro. No nie, absolutnie tak nie będzie. To oni raczej wspólnie nas, jak zwykle zresztą w historii, potrafią oszwabić, ożydzić i zrobić na nas geszeft, jak nieraz to się zresztą w dziejach zdarzało. No, smutne w tym wszystkim jest to, że tam był, zdaje się, współudział też Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego. No pamiętajmy, ta cancel culture idzie też i po Polsce, to znaczy i w Polsce coraz trudniej jest robić na uczelniach jakiekolwiek wydarzenia, jakiekolwiek odczyty, jakiekolwiek wykłady czy dyskusje z udziałem osób myślących inaczej niż systemowo. No pamiętajmy, ile problemów było przy dyskusjach właśnie polskiego ruchu antywojennego, przy wszelkich akcjach związanych z krytyką ukrainizacji Polski. Jakiekolwiek imprezy tego typu są absolutnie usuwane poza polskie uczelnie, no ale kłamstwa Grabowskiego mogą funkcjonować. Podobnie zresztą jakiekolwiek formy palenia i celebrowania banderyzmu i tej oczywiście odwiecznej przyjaźni polsko-ukraińskiej. No niestety, ale środowiska akademickie są mocno niestety infiltrowane i przez ten zachodni, neoliberalny, globalistyczny odór kontrkultury i jednocześnie przez te takie okropne, zdradzieckie miazmaty w Polsce, te całą tą właśnie uległo się to wobec Kijowa, czy to wobec Tel Awiwu, czy wobec Berlina, czy Waszyngtonu. No niestety, ale tak zwane samozwańcze elity trzeciej RP są przeżarte zdradą. No, pan poseł Śmiszek zareagował w ten sposób, że zgłosił Grzegorza Brauna parę godzin temu do Komisji Etyki Poselskiej. No i będą debatować nad pewnie tym wydarzeniem. Natomiast myślę, że to jest smutne, że jednak był tak osamotniony w tym swoim proteście i tak naprawdę nawet koledzy z Konfederacji specjalnie nie wyrazili jakiegoś poparcia. Bosak powiedział, że tym się powinny zajmować służby polskie, państwo polskie, a nie pojedynczy poseł. W pewnym sensie ma rację, no ale z drugiej strony, jeżeli, że tak powiem, doszło do tego typu sytuacji, no to jednak powinni tutaj murem za Grzegorzem stać. No. Powinno się zająć państwo polskie. No powinno, no ale wszyscy wiemy, że się nie zajmie, bo to państwo nie jest polskie. No więc to chyba rzecz oczywista. Raczej sądzę, że nie propaństwotwórczość przemawia przez posła Bosaka, tylko nieodmiennie nadzieja na porozumienie z Partią Jedwabnego, czyli z PiS-em i z Partią Jedwabnego 2, czyli z suwerenną Polską Ziobry. Nie jest tajemnicą akurat, no i to trzeba też powiedzieć, bo to jest smutne, ale prawdziwe, że przynajmniej część polityków Konfederacji, zwłaszcza niestety z tej części, która jakoś szyderczo nazywa się Ruchem Narodowym, chętnie by sobie wymieniła posła Brauna na pewne zero, a nie byłoby to zero dodane, że tak powiem, nie byłaby to wartość dodana dla tej formacji. No więc wobec tego też i ten przekaz nagle ulega takiemu rozmyciu, rozmydleniu, zamieszaniu. Nie, to znaczy poseł Bosak nie widzi nic problematycznego, że staje w Sejmie i klaszcze, kiedy jakiś ukraiński bandzior pluje w twarz pamięci ofiar rzezi wołyńskiej. No ale już w przypadku Grabowskiego i wyzywaniu NSZ-u od zbrodniarzy, no to już trzeba zniuansować przekaz. No takie to są i niuanse, prawda? Jednemu zbrodniarzowi, jednemu kłamcy ustąpić, drugiemu kłamcy klaskać. No rzeczywiście zaiste wspaniała to polityka narodowa i państwotwórcza. Serdecznie, serdecznie posłowi Bosakowi i jego kolegom gratuluję. No cóż, no powiem tak, szkoda, że poseł Braun musiał być prawie tam sam. Zróbmy wszystko, żeby następnym razem sam już nie był, tylko żeby no, przeciwko takim kłamcom jak Grabowski, przeciwko takim akcjom jak Niemieckiego Instytutu Historycznego i przeciwko ich popudczykom w Polsce stawał coraz silniejszy, coraz bardziej jednolity front narodowy, front polski.
Nie wiem, czy słyszałeś, że 22 maja na dziedzińcu Uniwersytetu Warszawskiego odsłonięto tablicę ofiar getta ławkowego. Z tego, co mi wiadomo, ofiar getta nie było, no bo to, że się siedzi w jakimś miejscu sali, raczej nie pociąga za sobą jakiegoś niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia, więc sam spór i ustanowienie getta ławkowego w roku 1937. Pamiętajmy, że te getta obowiązywały w Polsce praktycznie na wszystkich uczelniach w roku akademickim 1937-38 oraz 38-39. I były to decyzje władz poszczególnych uczelni, a zapoczątkował to na przykład na Uniwersytecie Warszawskim profesor Włodzimierz Antoniewicz 5 października 1937 roku, zresztą Ormianin i bardzo zasłużony polski naukowiec ormiańskiego pochodzenia. Samo odsłonięcie odbyło się w zasadzie bez echa. Później dopiero pojawiły się jakieś reportaże, zdjęcia. Jest też bardzo ciekawy komentarz profesora Jacka Bartyzela. Komentarz do odsłonięcia na kampusie Uniwersytetu Warszawskiego tablicy potępiającej getta ławkowe. Dlaczego teraz ta tablica się pojawia? Dlaczego pojawiają się tam fałszywe informacje, że były jakieś ofiary? No, powiedz mi, czy to nie jest hucpa, którą można, jak naczynia połączone, połączyć też z próbą wystąpienia przez tak zwanego profesora Grabowskiego? Znaczy, historycznie dodajemy ofiary szeroko rozumianej walki o polonizację uczelni przed wojną, rzecz jasna, były i one były związane z faktem, że władze sanacyjne, naruszając autonomię uniwersytetu, która jest no, fundamentem systemu szkolnictwa wyższego całej zachodniej Europy, złamały w listopadzie 1936 roku blokadę Uniwersytetu ogłoszoną przez organizacje narodowe akademickie, które domagały się właśnie numerus clausus i numerus nullus na wyższych uczelniach. Policja wtargnęła na teren Uniwersytetu, zaatakowała studentów, mimo jednoznacznemu sprzeciwu władz rektorskich. I notabene wszyscy ci, którzy właśnie tak lubią wspominać i zbierać się zawsze przy okazji rocznic roku 68, jakoś nie pamiętają, że to sanacja jako pierwsza napadła na uczelnie wyższe, właśnie próbując pozbyć się z nich aktywnych działaczy narodowych i narodowo-radykalnych. A przypomnijmy też, skoro już mówimy o nazwiskach wybitnych Polaków, że jednym wtedy z dowódców ochrony Uniwersytetu był z ramienia Życie i Śmierć dla Narodu Zygmunt Fredakiewicz. Zygmunt Fredakiewicz senior, który reprezentował tam falangę. I no, oczywiście, no, poniekąd więc zatacza historia koło, to znaczy tak jak niewspółmierny był udział mniejszości, w szczególności mniejszości żydowskiej na wydziałach, w szczególności prawniczych i medycznych uniwersytetów przedwojennych. Polski obóz narodowy, polska inteligencja, która wtedy istniała przecież, miała to poczucie, że jest to bardzo poważny problem, że istnieje okupacja polskiego życia naukowego, akademickiego, życia także tej sfery zawodów wyzwolonych, elit de facto państwowych i społecznych drugiej RP przez przedstawicieli mniejszości, niewspółmierną nawet do i tak przecież wysokiego udziału tej mniejszości wśród ludności Polski. Domagano się w związku z tym
no, stworzenia mechanizmu, to dzisiaj byśmy nazwali preferencją, no, preferencją dla Polaków, również po to, aby rozwiązać podstawowe problemy społeczne ziem polskich, ta niemożliwość awansu blokowano na przykład przez również monopole, gospodarcze monopole żydowskie w handlu i w usługach, te niemożność przebicia się ludności wiejskiej, czy uboższej ludności miejskiej właśnie do wykształcenia, do edukacji, niestety, ale reformy sanacyjne w tym kierunku również przypominały dzisiejsze czasy, znaczy utrzymywania Polaków jako takiej mniej więcej umiejącej czytać i pisać klasy robotnicze, ewentualnie niższej klasy zarządzającej, czyli coś, co się dzieje dzisiaj na uczelniach na skalę no, światowo-europejską w każdym razie również. No niestety, per analogiam, no mamy dzisiaj sytuację, w której musimy patrzeć na uniwersytety jako na terytorium okupowane przez wrogie polskości ideologie, jako miejsca, które służą propagandzie politycznej, propagandzie partyjnej też również często, które propagują te nurty cywilizacyjne czy ideologiczne, które w ten sposób podminowują od środka, osłabiają polskość, indoktrynują kolejne pokolenia polskiej młodzieży, nie dając im jednocześnie odpowiedniego przygotowania naukowego. Potężna różnica, bo umówmy się, no jednak ukończenie, już sama matura przedwojenna, już nie mówiąc o szkolnictwie wyższym, mimo tych antynaukowych czy antyoświatowych działań sanacyjnych, zwłaszcza Jędrzejewicza i tej grupy naprawiackiej, no mimo wszystko to wszystko, człowiek, który miał wtedy taką edukację, to brzmiało dumnie, był przygotowany do życia, był świadomym obywatelem, nieprzypadkowo też polskie elity narodowe, elity obozu narodowego składały się w dużej mierze również właśnie czy to z kadry naukowej, czy też z ich bezpośrednich potomków i oni właśnie stanowili zrąb organizacji narodowych, konspiracyjnych, antyniemieckich i antysowieckich. No, czy teraz możemy tak mówić o pokoleniu, które kończy wyższe uczelnie? Z pewnością jest wiele wartościowej młodzieży, no niemniej jednak z pewnością też równocześnie obserwujemy, że same uniwersytety nie spełniają się jako elementy szkolenia obywatelskiego, szkolenia polskiego, szkolenia narodowego. I ta symbolika, która jest też nadawana uczelniom, ta właśnie odwołująca się wyłącznie, czy to do legendy 68 roku, czy właśnie teraz sięgająca jeszcze i uwiarygadniająca opowieść o rzekomym polskim antysemityzmie, objawianym gettem ławkowym i tak dalej, i tak dalej. No, wszystko to pokazuje, do jakiej tradycji przypisuje się środowiska akademickie, naukowe, te pseudointelektualne w Polsce. Trzeci RP jest to rzecz, która niestety no, się ciągnie, no nieprzypadkowo już u zarania III RP, cały ten obóz zdrady narodowej, obóz Mazowieckiego, potem Unii Demokratycznej, Unii Wolności, to właśnie ci, którzy pozowali na wielką inteligencję, prawda, z tą pełną emfazy, gębą Bronisława Geremka, czy jak on tam się nazywał. Chciałbym cię spytać, ponieważ zrobiłem 2 tygodnie temu wywiad z przebywającym w Polsce Stanisławem Tymińskim. Jak ty wspominasz tą postać? No, moim zdaniem odegrała historyczną rolę, no bo doprowadził do upadku rządu Tadeusza Mazowieckiego. Pokonał go w pierwszej turze wyborów, a w drugiej turze, no niestety wszystkie, że tak powiem, szatany się zjednoczyły przeciwko niemu, żeby ratować no, tego świętobliwego Bolka Wałęsę, który ostatecznie podobno wygrał drugą turę, tak przynajmniej zostało podane do oficjalnej wiadomości. Czy ty patrzysz po tylu latach z sympatią, czy masz pewne mocne, krytyczne uwagi wobec pana Stanisława Tymińskiego? Ja bez wątpienia bardzo cenię Stanisława Tymińskiego, to co on zrobił dla Polski, jego poglądy, jego zaangażowanie. Jego też taki zdrowy rozsądek objawiany bardzo często może też wynikający w dużej mierze z pewnego dystansu i pewnego dorobku życiowego, także biznesowego, czy po prostu ludzkiego, które on objawia, komentując sprawy polskie. Jeśli chodzi o wybory roku 90, które ja bardzo dobrze pamiętam oczywiście, cóż, to była bardzo istotna próba,
Tak to już jest w systemie trzeciej RP, że testuje się, zwłaszcza wtedy testowano pewne odczucia społeczne, pewne trendy polityczne w społeczeństwie na stosunkowo mało istotnych wyborach. No, trzeba to powiedzieć jasno, wybory prezydenckie w Polsce są mało istotne. Ze względu na umiejscowienie konstytucyjne prezydenta, ze względu też na fakt, że umówmy się też, no, trzecią RP od zarania rządzą zachodnie ambasady. Lech Wałęsa, niezależnie od tego, czy miał dobre, czy złe intencje, to już nie pominijmy to w tym momencie, przekonał się o tym błyskawicznie. Kiedy został prezydentem, jak o tym pisze na przykład profesor Antoni Dudek, wezwany został do raportu przez ambasadę amerykańską i wpadł w taką panikę związaną z weryfikując to, co usłyszał od ambasadora amerykańskiego ze swoim programem, że jak pamiętamy, najpierw zaproponował Mazowieckiemu, żeby pozostał na stanowisku premiera, a potem zgłosił na premiera Leszka Balcerowicza, gdzie głównym hasłem kampanii Lecha Wałęsy było, że Balcerowicz musi odejść, bo to tak to wtedy wyglądało. No więc tak był przerażony, że Amerykanie chcą tamtych, że on w takim razie odwołuje, przekreśla, skreśla i wszystko i tak dalej, i tak dalej. Więc umówmy się, kto w Polsce był prezydentem, było mało istotne, natomiast ważne było, żeby sprawdzić, jak wysoki jest poziom niezadowolenia z tego, co wyczyniał w Polsce Jeffrey Sachs, czyli George Soros, mający gębę nieistotnego docencika ze SGPiS-u, czyli pana Balcerowicza, człowieka bez żadnego dorobku naukowego, ekonomicznego, który zdążył się firmować ten eksperyment dewastacji ekonomicznej Polski po roku 90. Otóż sprawdzono, rzeczywiście, że poziom niezadowolenia jest ogromny, to znaczy, że ludzie nie zniosą więcej ani tej pychy i buty Geremków, Michników i innych, ani tej fałszywej empatii i mędrkolenia jednocześnie Kuronia, ani tego omdlewającego pseudointelektualnego dyktatu Tadeusza Mazowieckiego. Tyle tylko, że to niezadowolenie rozrzuciło się na kilka środowisk. Znaczy główną falą było jednak mimo wszystko podtrzymanie wiary w ruch Solidarności, to przekonanie, że no, są błędy, Solidarność tak, wypaczenia nie. Wypaczenia to był Mazowiecki, ale Solidarność to był Lech Wałęsa. Tak ludzie rozumowali, sądzili, że no, Wałęsa obiecał, że zrobi porządek, pogoni tych wiadomo kogo, prawda, przyspieszy, tam zmieni i tak dalej. No, wiadomo, że od początku do końca był to plan manipulowany. Za plecami Lecha Wałęsy już widzieliśmy czubki głowy braci Kaczyńskich, kolejny etap funkcjonariuszy ambasad amerykańskich i amerykańskiej i niemieckiej. Słowem, to był fałszywy nurt, no ale był jeden z głównych. Bez wątpienia krytykami transformacji byli wyborcy Bartoszcze, bez wątpienia krytykami transformacji byli wyborcy Cimoszewicza, krytykami transformacji byli wyborcy Leszka Moczulskiego, ale przede wszystkim istotne było, że mógł pojawić się grupa wyborców dotychczas niereprezentowanych, nie mających bezpośredniego przełożenia na jakieś istniejące już partie, czy ruchy, czy hasła polityczne i dla nich tym liderem, tym uosobieniem potrzeby zmiany stał się stan Tymiński. Pamiętajmy, że był taki moment, że uważano, że to jest ciekawy ruch, bo on skanalizuje, odbierze część wyborców Wałęsie, prawda? I że to tak w sumie wyborcze pozwoliła puścić ogłoszenie, prawda, ze zbieraniem podpisów na stana. No może to się może przydać, prawda? Przyjechał z zachodu, pewnie swój, nie? Pewnie jakiś nasz, nie? No, wiadomo, że jakiś inny wywiad go wysłał. No i kiedy się okazało, że nie, kiedy się okazało, że rzeczywiście przy nim są Polacy, kiedy się okazało, że on rzeczywiście coraz bardziej niepokojąco zbliża się do mówienia prawdy o transformacji. Kiedy, pamiętacie, mówił o tej ręce, która jest, prawda, swoja, ale nie nasza, tak? Kiedy wyraźnie sugerował, że wie, kto za całą tą transformacją stoi, komu ona ma służyć, kiedy nazwał po imieniu politykę Mazowieckiego za polityką zdrady narodowej, no to żarty się skończyły. Żarty się skończyły. No a poparcie na poziomie 1/4 społeczeństwa wtedy oznaczało, że cała ta polityka reform no, stąpa po polu minowym. No, wiadomo, że ludzie się rozczarowują błyskawicznie do Wałęsy, że szybko zorientują się, że on albo nic nie może, albo niczego nie chce. No, nieważne w tym momencie, jaki motyw wybierzemy. A tu obok jest 25% na stanu Tymińskiego. Praktycznie 20, tam, powiedzmy oficjalnie prawie 30, prawda? W pobliżu drugiej tury. Gdzie przed drugą turą wskazano na transfer głosów od Wałęsy do Tymińskiego również. To wyglądało groźnie. I pamiętacie, co się stało? W 91 roku były wybory parlamentarne. Partia X w każdym sondażu, a w sondaże wtedy nie mówiły prawdy o niczym, ale
niestety to trzeba miało prawdziwe. Nawet sondaże wtedy mówiły o 9% dla partii X. Tyle tylko, że wtedy wystarczyło się zarejestrować tylko w kilku okręgach, żeby mieć listy ogólnopolskie we wszystkich okręgach. Teraz trzeba mieć połowę. Wtedy wystarczyło kilka. I co zrobiono? Partia X, która no, powstawała w bólach, w trudzie, starano się oczywiście izolować, no, tworzyć w sposób taki no, kontrolowany, taki, żeby nie napłynęło za dużo prowokatorów. Udało się, nie udało, różnie było. Zajmował się tym między innymi docent Kosecki, człowiek wspaniały, wiedzy, wspaniałej inteligencji, ale może nie najlepszy organizator i człowiek dość trudny we współpracy. To trzeba powiedzieć też jasno. Więc szło to żmudnie, ale wydawało się, że no tak czy inaczej, te 5 okręgów się da zebrać, nie ma problemu. Ciach. I co się stało? I co się stało? Zlikwidowano listy wyborcze partii X w 2 okręgach tylko. W efekcie padły wszystkie. Zostało tylko 3 okręgi i partia X miała 3 posłów. W ten sposób mieliśmy pierwszy pokaz tego, co potem ćwiczono z samoobroną, co ćwiczono z wszystkimi listami niezależnymi, którym unieważniano podpisy, coraz bardziej nachalnym w trzeciej RP kontrolowaniem systemu wyborczego. Przykład Stana Tymińskiego pokazuje więc zamykanie się systemu politycznego trzeciej RP. Od niego to się zaczęło, od tych kłamstw na jego temat, od tych bajek, tam pamiętacie ten film w dzienniku, tam bije żonę, tam paszportów ma milion, agent libijski, nie wiadomo czyj. Od tego się zaczęło. Potem wykasowano partię X, a potem już poszło z górki kolejne akcje, takie, wśród których najbardziej drastycznymi była przysłanie samobójców Andrzejowi Leperowi i wiele, wiele innych tego typu historii. Trzecie RP jest historią odchodzenia od demokracji, odchodzenia od praworządności i pognębiania interesów narodu polskiego, a od tego ataku na Stana Tymińskiego się zaczęło. No właśnie, czy teraz proponuję, żeby przejść od, na zakończenie, przejść od historycznych wyborów prezydenckich w Polsce do niedawnych, sprzed paru dni można powiedzieć, wyborów prezydenckich w Turcji. Miałeś okazję je obserwować z bliska, ponieważ zdaje się byłeś w Azji Przedniej, tak? To się nazywa Azja Przednia? Ten półwysep? No, ja byłem nawet w Azji Mniejszej, także byłem... A nawet w Azji Mniejszej. Tak. No właśnie, twoje wrażenia z, oczywiście nie turystyczne, tylko polityczne z Turcji i jak oceniasz wynik wyborów na prezydenta Turcji, a wcześniej również wyborów, tylko to było chyba z miesiąc wcześniej, parlamentarnych. Przede wszystkim... No, mieliśmy do czynienia z takim klasycznym zaklinaniem rzeczywistości, to znaczy im bardziej opowiadano, że Erdogan te wybory musi przegrać, tym bardziej było wiadomo, że prawdopodobnie je wygra. To znaczy i okazało się, że wygrał nie tylko na tyle wyraźnie, że i nawet bez wątpliwości, to znaczy nie udało się tym razem doprowadzić do jakichś masowych wystąpień przeciwko wynikowi wyborów, nie udało się ich podważyć na jakąś istotną skalę. Propaganda, którą Zachód i te środowiska, takie soroszowskie nazwijmy to, słały i to wykorzystywały cynicznie i no, taką typowo południową, powolną odpowiedź na trzęsienie ziemi, to pamiętne i wielopunktową słuszną krytykę niektórych elementów polityki Erdogana nie udały się. To znaczy zwłaszcza interior turecki cały czas ma zaufanie do prezydenta, uważa go za element stały, element no, dający jednak jakąś perspektywę stabilności i wyjścia z kryzysu. Wskaźniki, poprawiające się wskaźniki takie, także wskaźnik inflacyjny, no, nadal umówmy się 60%, no ale jednak poprawiający się świadczą, że te nadzieje nie są całkiem bezpodstawne. A cóż, no patrząc z zewnątrz, no Erdogan, pamiętajmy, doszedł do władzy jako ten polityk, który uosabiał wiele nadziei Zachodu. Był tym, który aspirował do Unii Europejskiej, był tym, o którym opowiadano, że stworzy taką islamdecję, czyli taką nową formułę, jak połączyć islam z wartościami zachodnimi. Tak było u samych początków kariery politycznej Erdogana. Tak go widziano na Zachodzie, uważano, że go da się wkomponować ten system. Ale Erdogan, podobnie jak taki Orban, który przecież zaczynał jako lider czegoś w rodzaju węgierskiego KLD, Kongresu Liberalnego, czyli czegoś w rodzaju węgierskiej platformy, który jeszcze pod koniec lat 90. bratał się z Marianem Czaklińskim jako kumpel z kumplem, prawda? Żeby dodawali tę samą formułę prozachodnią i liberalną, dojrzewał.
Podobnie rzecz się ma właśnie z Erdoganem, podobnie rzecz się ma z dynastią Alijewu w Azerbejdżanie, z szeregu państw bez wątpienia proamerykańskich, bez wątpienia starających się odnaleźć swoją formułę w ramach peryferiów sterowanych przez Zachód, doszło do pewnej ewolucji, do wykorzystywania elementów siły, które te kraje, te państwa, te narody mają, do budowania własnej pozycji, do tworzenia zrębów regionalnej nawet mocarstwowości, bo tak trzeba widzieć politykę czy Erdogana, czy Alijewa w Azerbejdżanie, polityki narodowej, bo tak trzeba widzieć też elementy polityki Orbana na Węgrzech. I niezależnie od tego, że to generalnie nadal są w dużej mierze politycy prozachodni, uwikłani w szereg powiązań gospodarczych, biznesowych, militarnych, także z Zachodem, to krok po kroku ich polityka obiektywnie zbliża te państwa do uzyskiwania coraz bardziej samodzielnej, coraz bliższej suwerenności pozycji międzynarodowej. To jest coś, czego właśnie nie dokonano nigdy i nie dokonuje się nadal trzeciej RP. Znaczy wbrew temu, co opowiadają na przykład pisowcy, nic takiego w Polsce nie zachodzi. My nie wykorzystujemy tej naszej pozycji czołobitnego, podstawowego wasala, podnóżka, sługi i w ogóle niespełnionej miłości do Waszyngtonu, do tego, żeby jakkolwiek się umacniać, żeby cokolwiek stworzyć realnego, co by nam dawało podstawy, aby choć o krok zbliżyć się do odzyskania suwerenności. To wszystko jest dym i lustro, to wszystko tylko opowieści i reklamówki Obajtka, to są przemówienia dziadka Kaczyńskiego, to są zmiany nazw partyjnych, które nie służą niczemu realnemu. Tymczasem Orban, tymczasem Alijew, tymczasem Erdogan, to są ci politycy, którzy nawet w warunkach podległości Zachodowi krok po kroku dochodzą do suwerenności. Szkoda, że nikt w trzeciej RP tego nie umie i dlatego właśnie opozycja, która w Polsce kształtuje się, czy musi się kształtować, musi stanąć w opozycji wobec całego systemu trzeciej RP. Nie udało nam się wykorzystać tych elementów w obrębie systemu politycznego, w którym byliśmy, do polityki polskiej. Nie stworzyliśmy jakichś zrębów podstaw trwałych do tego, więc musimy stanąć poza tym systemem i przeciwko temu systemowi, traktując trzecią RP jako no, formę niestety przejściową i okupacyjną nad narodem i nad państwem polskim, no, do czasu, kiedy wreszcie uda nam się zorganizować i stworzyć prawdziwie polską siłę, by odzyskać Polskę. Tak jak Erdogan, niezależnie od tego, czy jak go krytykujemy, stara się odzyskać Turcję dla Turków. Dziękuję bardzo Konradzie za rozmowę. Muszę powoli kończyć, bo zaraz będę miał kolejne nagranie. Dziękuję Państwu za uwagę. Moim i Państwa gościem był Konrad Rękas. Dziękuję serdecznie. A Państwa zachęcam do oglądania naszych filmów. Nasze filmy umieszczamy i na YouTubie, i na Ramblu, i na Bitshu, i na CDA, i na VK. Bardzo proszę o wsparcie finansowe, o darowizny, ponieważ realizując nasze cele statutowe, edukację, media, wydawnictwa, no niestety koszty tego wszystkiego są bardzo wysokie, ale nawet 5 czy 10 zł miesięcznie Państwa wpłaty no, byłoby w stanie uratować tą naszą sytuację trudną w tym momencie. No i zachęcam do zajrzenia do naszej księgarni wysyłkowej CEP, jak Centrum Edukacyjne Polska, myślniksklep.pl, a tam sporo książek i wydanych przez nasze wydawnictwo i innych autorów, innych wydawców. Z innych autorów to polecam dr Ryszard Ślązak, Samozagłada polskiej gospodarki 1989-2016. Ostatnio promocja tej książki odbyła się w warszawskiej Wszechnicy Narodowej. To jest połączona inicjatywa Centrum Edukacyjnego Powiśle w Warszawie, Warszawskiego Klubu Myśli Polskiej, a także Warszawskiego Klubu imienia Romana Dmowskiego. Polecam książki związane z Stanem Tymińskim. Książkę, którą on wydał tuż po wyborach w 1990 roku, Niebezpieczny związek, tajna współpraca USA-Izrael. Czyta się jak dobry kryminał, bardzo dobrze napisana książka, wydana staraniem właśnie Stanisława Tymińskiego, a także książki już samego Stana Tymińskiego. No, pokażę tylko przez chwilę okładkę, bo ona jest zielona, więc po prostu będzie
przezroczysta książka Święte Psy. Myślę, że godna uwagi, ponieważ to jest książka, z którą on i zbierał podpisy i szedł do wyborów. To jest książka z 1990 roku oraz książka z roku 2013, czyli sprzed 10 lat. Takie podsumowanie pewnego dorobku, pewnej drogi, mianowicie książka pod tytułem Przyczynek do wolności i tu już Stanty Miński we współczesnym, że tak powiem, wizerunku, nieco odmiennym od tego młodego człowieka z roku 1990. Polecam książki pana ambasadora Krzysztofa Balińskiego, to był polski ambasador w Syrii. Mamy dwie książki w naszej ofercie, Polska czy Polin, Sekrety relacji polsko-żydowskich, a także książka Ministerstwo Spraw Obcych, czyli Polskie sprawy w obce ręce. Również książka pana ambasadora Balińskiego. Oczywiście książki Henryka Pająka polecam. Pokażę może dwie. Na wschodzie bez zmian. To jest najnowsza książka pana Henryka, która wyszła w tym roku. A także książka Apokalipsa bliżej niż sądzicie. Też książka antywojenna. Sprzed paru lat, ale mówiąca o nadal aktualnych sprawach i problemach. Jeżeli chodzi o książki naszego wydawnictwa, to oczywiście polecam dwie serie wydawnicze. Seria Jedynie prawda jest ciekawa. Tutaj z książkami o Piłsudskim i sanacji, książce na temat Kresów Wschodnich, książki o kulisach II wojny światowej, te z mapą Gomberga i wreszcie książka ostatnia do tej pory wydana o Bolesławie Piaseckim, również z tekstem Konrada Rękasa, a w tej chwili w druku jest książka dotycząca Jędrzeja Giertycha w tej serii, więc myślę, że niebawem będziemy mogli Państwu ją bliżej zaprezentować. No i książki w serii Gorące tematy, Źródła finansowe komunizmu, nazizmu, Hitler założycielem Izraela oraz książki Arnaud de la Scie, Masoneria, czyżby papierowy tygrys, a także New Age, nowa religia. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę. Zapraszam do oglądania naszych kolejnych programów. Dziękuję bardzo. Czołem Wielkiej Polsce.